Moi kochani, pozdrawiam ukochanych internautów. Pozdrawiam Jerozolimę. Hołd oddaję naszym ukochanym rycerzom. Po prostu jesteście rycerzami krzyżowymi. Bóg zapłać za waszą wiarę, odwagę, za wszystkie doświadczenia. Dziś już oficjalnie zakończyliśmy nasz pobyt w Jerozolimie. I tu jeszcze, tu i ówdzie nasze szturmówki uderzą. Nam przy świętej poświęcę wszystkie pozostałe nowe dewocjonalia. A teraz usiadamy w spokoju i dziękujemy Panu Bogu za dar tej pielgrzymki, za dar tego miejsca, za dar Bożego prowadzenia. Wszystkich pocieszam, skoro mnie nie oszczędzili, jak myślisz, czy Ciebie oszczędzą? Pamiętaj o tej maksymie, coś Ci wymyślili, że chodzi moje cierpienie widoczne na cały świat? Łatwo czytać sagi, opowieści. To wszystko dotyczy każdego z nas na, moi drodzy, w wymiarze, jaki Bóg dał łaskę. Jednemu da tyle, ale każdy jest światły. Dziś nam nie pozostaje nic innego, jak modlić się za Kościół Święty. Święty Michale, ratuj. Dajże przynajmniej te dwa legiony tak przeleć. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. 52. A przeciw niegodziwości zasadzką złego ducha, bądź naszą obroną. Aby Bóg pogromić raczył, pokornie poprosimy. Aby wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą stąd do piekła. Amen. Modlitwa o ratunek dla tej cywilizacji śmierci. Uratowanie tych ludzi od potępienia. Święty Boże, święty mocny, święty, a nie śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wyzwól nas, Panie. Od nagłej i niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Panie. Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego poniżyć raczył, wysłuchaj nas, Panie. My grzeszni Ciebie Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu, przepuść. O Jezu, zmiłuj się nad nami. Matko, uproś. Matko, uproś. O Matko, wszyscy święci i święte Boże, módlcie się za nami. Za naszą ukochaną ojczyznę Polskę i ewangelizację Pana Jezusa. Na Króla Polski przedstawiennictwo świętego Kazimierza Królewicza. Święty Kazimierzu Królewiczu, który nade wszystko kochałeś Boga i Matkę Najświętszą, a w swoim życiu zawsze starałeś się godnie służyć ojczyźnie i człowiekowi, aż nie opuszczać zajął nieustannie przed Bożym majestatem. Prosimy Cię o to pokornie. Wyproś nam łaskę obrania Jezusa Chrystusa, Królem naszego narodu, aby mógł władać bez przeszkód, abyśmy wszyscy żyli według Bożych praw. W ręce składam sprawę intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. Jeśli nam tego nie wyprosisz, na cóż wszystkie modlitwy Ojców i Dziadów, ofiary królów, na koniec Jezus nie zostałby władcą tego kraju, którym Jego z wieków przygotowuje mu tron. Tobie powierzam sprawy mojej ojczyzny i moje własne. Pragnę po wypełnieniu mojej misji na ziemi spotkać się z Tobą w niebieskim raju, skąd będę głośnie spoglądać na moją ojczyznę, całkowicie poświęconą i oddaną. Ojcze niebieski, wejrzyj w Twe boskie serce, przepełnione, którzy idą na wieczne potępienie. Racz usłyszeć dzień Twoich wiernych dzieci, znoszących się za nim. No Panie, Ty stworzyłeś te dzieci, Ty karmiłeś je łaską, a Twój Syn Jezus Chrystus własnym odkupił.
Zmiłuj się nad nimi w tej godzinie, gdy będą konali. Usłysz słodki je, nadziei i miłości, który wydał z siebie Twój umiłowany Syn, a nasz Zbawiciel, kiedy cierpiał ogromnie za te właśnie duszy. Ojcze, jak wielka jest Twoja miłość do tego żonego Syna, jak nieskończona Jego zasługa. Czyni więc tę modlitwę w połączeniu z ofiarą mojego życia przez mękę Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Mieczem przebite serce Najświętszej Marii, krew męczenników, wiarę wyznawców, łzy i cierpienia wszystkich Twoich sprawiedliwych, na przebłaganie za te ogarnięte mroki duszy. Zbudź na nie w godzinie śmierci jasny promień Twojego światła, światła Ducha Świętego, aby ujrzeli swoje dusze w prawdzie i poruszeni łaską upadli przed Tobą w szczerze swoje grzechy. Wierzę, że Twoje nieskończone miłosierdzie wyjedna im tę łaskę, łączą te błagania z błaganiami Matki Najświętszej i składam je w Twoim świętym sercu. Naukuję mnie do bolesci. Kocham Cię, Ojcze, teraz i na wieki wieków. Amen. Codzienna modlitwa żertwy ofiarnej. Boże Ojcze Niebieski, przychodzę do Ciebie całą moją nędzą i ofiaruję Ci miłość. Z miłości do Ciebie kładę się na Twoim ołtarzu wraz z Jezusem i Marią, jako ofiarę całą. Nie uwielbi Ciebie, Ojcze, nie boję się, bo Ty jesteś miłością. Nie. Ale w połączeniu z najświętszą i nieskończoną ofiarą Twojego Syna zyskuje moc i wartość nieskończenie większą. Łączą więc moją krew z Jego krwią, moje łzy z Jego łzami, mój ból z Jego bólem, moje udręki z Jego udrękami, moją ofiarę z Jego ofiarą. I błagam Cię, abyś spojrzał na mnie z litością i przyjął moją modlitwę. Modlitwa zanurzenia całego dnia w najdroższej krwi Pana Jezusa. Przyjmij, Ojcze, moją ofiarę, każde cierpienie, które dziś w Twojej łaskawości mi ofiarowałeś, każdą radość, pracę, modlitwę, każdą myśl i słowo, wszystko, co tylko mogę ofiarować. Przyjmij łaskawie w połączeniu z nieskończoną zasługą Najświętszej krwi i najdroższych ran Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, a szczególnie rany krwi wypływającej w czasie koronowania cierniem Jego Najświętszej głowy przez niepokalane i mieczem boleści przeszyte serce Maryi. Jej intencja, aby Twoje życie było do jej wyłącznej dyspozycji i przydało chwały Tobie, Ojcze, pozdrawiając dusze ludzkie i ratując je przed śmiercią wieczną. I nasza modlitwa do Chrystusa Króla o łaskę odpustu zupełnego. Bo Jezu Chryste, uznaję Cię Królem Przysięgłym. Cokolwiek bowiem istnieje, zostało stworzone dla Ciebie. Wykonuj nade mną wszystkie Twe prawa. Odnawiam me przyrzeczenia, Panie na chrzcie świętym. Wyrzekam się szatana, jego wpływu i jego zmiany. Przyrzekam prowadzić życie godnego katolika. W szczególniejszy zaś sposób obowiązuje się używać sił moich w tym celu, ażeby zatriumfowały Twe prawa Boże i prawa Twojego Kościoła. Boskie serce Jezusa, ofiaruję Ci biedne uczynki moje tej intencji, aby wszystkie serca uznały Twoje. Pojawiło się na całym świecie panowanie Twojego Królestwa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Przypominam, to już nasz czwarty dzień nowenny, też do Chrystusa Króla. Zdrowaś Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. O Panie Boże nasz, Tyś Najświętszym Królem i Władcą wszystkich narodów, z wielką ufnością, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana. Prosimy Cię, Panie, nasz niebiański Król, o miłosierdzie, pokój, sprawiedliwość i wszelkie dobra. Uchraniaj, Panie, nasz Król, nasze rodziny i naszą Ojczyznę.
Prosimy, uchwaj nas przed naszymi wrogami i przed Twoją sprawiedliwą karą. Przebacz nam, Panie, Najwyższy Królu, nasze grzechy przeciw Tobie. Jezu, Ty jesteś Królem Miłosierdzia. Zasłużyliśmy na Twoją sprawiedliwą karę. Zmiłuj się nad nami, Panie, i przebacz nam nasze winy. Ufamy Twemu wielkiemu miłosierdziu. Królu nasz, zasługujący na oddanie najgłębszej czci. Składamy pokłon przed Tobą i prosimy, aby Twoje królestwo zostało uznane na całej kuli ziemskiej. Amen. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Przyjmij mnie do Twojego królestwa. Oddaję Ci w pełni miłosierdziu. Zamykam oczy na Twoją. Niech zleci do Ciebie moja dusza i niech Cię uwielbia, śpiewając bez końca słowa miłości. Bądź pochwalony, święty Boże. Bądź pochwalony, mój Odkupicielu. Bądź pochwalony, Przenajświętszy Duchu. Jedyny Boże, Trójcy Jedyny. Amen. I nasza litania do Chrystusa Króle. Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison. 219. Boże, nasz niebieski Ojcze, który utrwaliłeś tron swojego Syna na wszystkie czasy. Boże, Synu Jezu, nasz arcykapłanie ofiarą, prawdziwy Króluku i Najwyższy Królu. Boże, Duchu Święty, który ponownie zostanie zesłany na nas w wielkiej obfitości. Trójco Święta, w czego osobach jedyny Boże, w pięknie Waszej wiecznej jedności. O Jezu nasz wieczny Królu, o Jezu najmiłosierniejszy Królu, o Jezu, który ofiarowujesz nam złote berło swego miłosierdzia. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam sobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. O Jezu Królu zapowiedziany przez proroków. O Jezu Królu nieba i ziemi. O Jezu Królu i Władco wszystkich narodów. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. O Jezu Królu, którym z Ojcem i Duchem Świętym jedno jesteśmy. O Jezu Królu, którego królestwo nie pochodzi z tego świata. O Jezu Królu, którego najświętsze serce z miłości do ludzi się wyniszczyło. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. O Jezu Królu, którego tron mamy przyjąć z wielką ufnością. O Jezu Królu, prawdziwie obecny w Najświętszym Sakramencie. O Jezu Królu, który uczyniłeś Maryję pośredniczką wszelkich łask. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. Pozwól nam Tobie służyć. O Jezu Królu, który ofiarujesz nam balsam swojej miłości, którym mamy pocieszać Twe zranione serce. O Jezu Królu, który jesteś wielkim, ja jestem wewnątrz nas, nasze źródło najczystszej rozkoszy. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu Królu wszystkich narodów, którego miłosierdzie jest tak wielkie, że łagodzi nawet kary, na które zasługują nasze grzechy. Jezu Królu wszystkich narodów, którego święci czyj królowie rozpoznali jako króla. Jezu Królu wszystkich narodów, jedyne lekarstwo na ten chory świat.
wychwalamy Ciebie i dziękujemy Tobie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Król wszystkich narodów, który wysyłasz nam swym miłosierdziu, swej święte aniołów dla naszej obrony. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Król wszystkich narodów, którego najwyższym święciem jest Archanioł. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, który uczysz nas, że panować znaczy służyć. Jezu, Królu wszystkich narodów, Sędzio Sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych. Jezu, Królu wszystkich narodów, przed którym zegnie się każde kolano. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, którego królestwo będzie trwać wiecznie. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, Baranku, który będzie naszym pasterzem. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, który zniszczysz wszelką fałszywą władzę i moc, wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, który będziesz królował bez końca. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Jezu, Królu wszystkich narodów, którego dobroć ku nam jest niewyczerpana, a którego wierność trwa na wieki. Wychwalamy Cię i dziękujemy Tobie. Wieczny Ojcze, który dałeś nam swego jednorodzonego Syna za Zbawiciela, jedynego prawdziwego pośrednika i najwyższego Króla. Zmiłuj się nad nami. Jezu, pełen miłości, najwyższy Królu, Ty się z miłości do nas poniżyłeś i przyjąłeś postać sługi. Zmiłuj się nad nami. Duchu Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej, miłości Ojca i Syna, który nas uświęcasz i dajesz nam życie. Zmiłuj się nad nami. Maryjo, nasza Królowa i Matko, Pośredniczko naszą Jezusa. Módl się za nami. Maryjo, nasza Królowa i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski. Maryjo, nasza Królowa i Matko, wyjątkowy klejnecie Trójcy Świętej. Kochamy Cię. Wszyscy święci, aniołowie i święci naszego niebieskiego Króla. Módlcie się za nami i trądźcie nas. Amen. Moi kochani, to jest nasz najdłuższy wyjazd w historii rycerstwa. A jedna z najciekawszych bitew i zmagań w etosie, moi drodzy, tej wielkiej bitwy. Powiem Wam kolejne błogosławieństwo, aby dopełnić górę, moi drodzy. Błogosławiony jestem, będąc miłosierny. Kto z ludzi może mówić, mówi Pan Jezus, nie potrzebuje miłosierdzia nikt. Otóż jeśli stare prawo mówi oko za oko, ząb za ząb, dlaczegoż nie powiedzieć w nowym, kto będzie miłosierny, miłosiernia dostąpi. Wszyscy potrzebują przebaczenia. Nie otrzymuje się jednak dzięki formule lub formie rytmu. Są to bowiem jedynie zewnętrzne symbole udzielane z powodu nieprzenikliwości umysłu człowieka. Odpuszczenie przynosi wewnętrzny rytm miłości lub też miłosierdzia. Jeśli dla ustnia wybaczenia wymagano ofiary z kozła lub jagnięcia i złożenia w darze kilku monet, to czynią tak, gdyż u podstaw prawdziwego zła znajdują się dwa fałszywe korzenie. Chciwość i pycha. Chciwość zostaje ukarana przez wydatek, na jaki trzeba się zdobyć dla zdobycia daru ofiarnego. Pycha to publiczne wyznanie wyrażone rytem składam ofiarę, bo zgrzeszyłem. I czyni się to też, by wyprzedzić czas i znaki czasu. Kozło na krew jest symbolem krwi, która zostanie przelana, by zetrzeć grzechy ludzi. Błogosławiony więc ten, kto potrafi być miłosierny dla głodnych, nagich, bezdomnych, dla tych jeszcze bardziej nędznych, to znaczy dla ludzi mających zły charakter, wywołujący cierpienia tych, którzy go posiadają i tych, którzy z nimi żyją. Miejcie miłosierdzie. Przebaczajcie, współczujcie,
udzielajcie pomocy, pouczajcie, podtrzymujcie. Nie zamykajcie się w kryształowej wieży ze słowami: jestem czysty i nie wchodzę pomiędzy grzeszników. Nie mówcie: jestem bogaty i szczęśliwy, nie chcę słuchać mówienia o nędzach bliźniego. Pomyślcie, że wasze bogactwo szybciej niż dym, rozpraszone silnym wiatrem, może się rozwiać, podobnie jak wasze zdrowie, dobrobyt rodzinny. Pamiętajcie, że kryształ służy za soczewkę. Dlatego też to, co przeszłoby niezauważone, gdybyście byli wmieszani w tłum, nie może się już ukryć. Jeśli usadowicie się w wieży z kryształu sami, odizolowani, oświetleni ze wszystkich stron. Miłosierdzie jest konieczne dla składania ofiary wynagradzającej, tajemnej, stałej, świętej, do dostąpienia miłosierdzia. Błogosławiony jestem, będąc czystego serca. Bóg jest czystością. Raj jest królestwem czystości. Nic nieczystego nie może wejść do nieba, gdzie jest Bóg. Dlatego jeśli będziecie nieczyści, nie będziecie mogli wejść do Królestwa Bożego. Jednak o radości, uprzedzająca radości, której Bóg udzielił swym dzieciom, ten, kto jest czysty, posiada już na tej ziemi zakątek nieba. Gdyż Bóg pochyla się nad czystymi i człowiek taki, żyjąc na ziemi, widzi swego Boga. Nie zna smaku ludzkich miłości, lecz kosztuje aż do ekstazy smaku miłości boskiej. Może mówić: jestem z tobą, a ty jesteś ze mną. Posiadam cię więc i znam cię jako najmniejszego małżonka mojej duszy. Wierzcie, że ten, kto posiada Boga, doświadcza niewytłumaczalnej nawet dla niego samego istotnych przemian, które czynią go świętym, mądrym, silnym. Na jego wargach rozwijają się słowa, jego czyny posiadają moc, która nie pochodzi od tworzenia, lecz od żyjącego w nim Boga. Czym jest żywe życie tego, kto widzi Boga szczęśliwością? I chcielibyście pozbawić się takiego daru przez cuchnącą nieczystość? Moi drodzy, górę błogosławieństw my mamy przy każdym orędziu. Ósmy rok do nas Bóg mówi. Pisze plan. Dziś byliście rano w kazaniu w orędziu, gdzie Bóg powiedział: jeszcze czeka mnie, czeka was mnie wiele trudu z Saulem. Łatwo tak dzieci nie odpadzą swojego góra, żebyście wiedzieli. Ale Jonatani są potrzebni, aby ogłaszali wszędzie króla, namaszczali go. Bo tak rozpoczyna się dzieło zwycięstwa, kiedy kartka dziejów nie jest zapisywana pismem królewskim, czyli nic nie dzieje. Oni przez wieki wyrywali tyle płaci z Królestwa Bożego nadszedł czas, aby Bóg powyrywał z Królestwa Ciemności swoje królestwo. A teraz, moi drodzy, powstańcie. Szósty dzień naszej nowenny do Boga Ojca, tej Jego osobistej, podyktowanej nań, tu, na tym miejscu świętym, ogłaszanej. Ojcze mojego serca, Ojcze mojej duszy, Oddaję Ci pokłon uwielbienia. Podziękowaniu za to, że zechciałeś mnie stworzyć. Od początku istnienia świata pisałeś księgę o swojej miłości do rodzaju ludzkiego i mnie. Dziękuję Ci za Pismo Święte. Proroków, anioły, które posyłałeś ludziom do pomocy. Dziękuję Ci za Maryję, którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka,
którą stworzyłeś jako szczyt swojej miłości do człowieka. Dziękuję Ci za Jezusa. Dziękuję Ci za Jezusa. Syna, Twojego Syna. Twojego Syna. Którego wydałeś światu na mękę. Którego wydałeś światu na mękę. I ukrzyżowanie dla naszego zbawienia. Proszę Cię z całego serca. Niech Twoja miłość nie będzie daremna wobec mojej duszy. Niech się szczerze nawrócę. Abym po wypełnieniu się moich dni ofiarować Ci z wdzięczności moje serce. Piękne i czyste. I być radością Twoich oczu w Twoim Królestwie. Amen. Usiądźmy. Dziś rozważamy o Kościele Świętym. Po odkupieniu ludzkości i zesłaniu Ducha Świętego wszystkie łaski, które chciałem wylać na ziemię, zamknąłem w Kościele Świętym, który powstał dla zbawienia ludzkości. Wszyscy ludzie odkupieni boską krwią Jezusa mają prawo wejść do Kościoła i czerpać z Niego nieskończone sobie łaski, jakie zostawiłem w Nim dla każdej duszy. Warunkiem wejścia do Kościoła i czerpania z Jego bogactw jest jednak wiara we wszystko to, co Kościół określa w tak zwanym credo, wyznaniu wiary. Pierwszą łaską, która umożliwia dostęp do reszty zawartych łask w Kościele, jest Chrzest Święty. Po nim dopiero dusza ma prawo do czerpania z innych sakramentów. Kościół jest jakby ustanowioną przeze mnie oazą na pustyni, w której każdy wędrowiec znajduje odpoczynek i pokrzepienie. W Kościele ukryłem wszystkie moje skarby i tajemnice, a przede wszystkim jestem w nim obecny ja sam. Ciałem, to jest w moim Synu i Duchem, to znaczy w moim Duchu. W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz moje przebaczenie, moją siłę, moją boskość i dary mojego Ducha, mękę i zmartwychwstanie mojego Syna, dziedzictwo niezniszczalne, życie wieczne w przyszłym świecie. W Kościele i poprzez Kościół otrzymujesz moje uzdrowienie i przepustienie Twojej duszy, to znaczy moje podobieństwo, aby stanąć przed Tobą w chwili śmierci jako moje dziecko. Stworzono mój obraz i podobieństwo. Wszystko, co za mnie żyłem, mam dla Ciebie. Otrzymasz w Kościele, bo On ma władzę rozdawać łaskę z nieba. W Kościele jest zbawienie. Więc mów o Nim z wielkim szacunkiem, módl się za Niego. Wybramy piekielnego nie przemogłem, nie dlatego, abym miał go porzucić, ale abym pragnął zachować go dla Ciebie w czystości. W nim jest moje upodobanie. Jeśli stracił swoje pierwotne podobieństwo i piękność, to każdy grzesznik jest temu winien. Nie hierarchowie, ale grzesznicy wpuszczają do Kościoła diabła, dlatego ten, kto jest bez grzechu, nie ma udziału w niszczeniu mojego doskonałego dzieła. Każdy grzesznik przyczynia się do powstania pęknięć i chorób na łonie Kościoła i każdy święty jest uzdrowieniem tego stanu. Kiedy więc przepraszacie mnie za błędy innych, bijcie się we własne piersi, bo wasze grzechy były przyczyną ich grzechów. Tak samo jest, tak samo jednak wasze nawrócenie może przynieść im nawrócenie, bo Kościół jest jeden i każdy tle Kościoła ma wpływ na jego stan i wygląd. Tak samo jak każdy człowiek rodziny ma wpływ na to, jaka będzie opinia o jego rodzinie, czy jego nazwisko będzie ktoś otoczone chwałą, czy wypowiedziane ze wstydem. Uwielbiam Cię, Ojcze, za Kościół Święty, do którego powołałeś mnie,
jeszcze w dzieciństwie. Dziękuję Ci za sakramenty, których dajesz mi siebie samego, Twoim Synu i Duchu Święty. Spraw proszę, abym przyczyniał się do umacniania Kościoła w świecie, rozszerzenia Jego nauki i błogosławieństwa na wszystkie dusze ludzkie. Amen. I nasz pacierz, zwracamy się wszyscy na Jeruzalem, miasto Boga. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Credo in Deum, Patrem omnipotente, Creatorem celi et terra, ed in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ab inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuus. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum, Carnis Resurrectionem, Vitam Aeterna. Ego Dominus Deus Tus, qui eduxit te de terra Egypti, primo, secundo, tertio, quarto, quinque, sextem, septem, otto, nonne, decem. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca swego, z całej duszy swojej i ze wszystkich sił swoich, aby kibał swego jak siebie. Subtuum presidium confugimus sancta Dei genetrix, nostra deprecationes ne necessitativus nostris, sed ad periculis cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta, Domina nostra, mediatis nostra, advocata nostra, congratis nostra, Tuo Filio nos reconcilia, Tuo Filio nos commenda, Tuo Filio nos representa. Filium Boga v Trojice Święte Jedynego, Ojca i Syna i Ducha Świętego, głoscie duchy złe z tego miejsca, abyście nie widziały, nie słyszały, nie ujawniały, nie niszczyły, nie prześladowały, nie wprowadzały zamieszania do naszej plany. Nasz Bóg jest naszym Panem i rozkazuje Wam. Idźcie precz i nie wracajcie tu więcej. Amen. Mocą Boga, mocą Najwyższego, Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych złorów. Potężna niebios Królowo i Pani Aniołów, Ty, która otrzymałaś od Boga posłanie swojej władzy, zetrzeć głowę szatana, prosimy Cię pokornie, rozkaż chłopcom anielskim, aby ścigały złe duchy, stłumiły ich zuchwałość, a zwalczając je wszędzie, strąciły do piekła. Święci aniołowie i archaniołowie, brońcie nas i szczęście nas. Amen. Sancte Michael Archangele, defende nos in praelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium imperadili Deus, suffices deprecamur,
Duque Princeps Militia Celestis, Satana Maviosa, Spiritus Malignos, et perditionem animarum pervagantum in mundo, divina virtute infernum vertrude. Angele Dei, qui custoses mei, met ibi commissus pietate superna, illumina, custodi, prega et guberna. Angelus Domini nuntiavit Mariae, et concepit de Spiritus Sancti. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Ecce Ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix. Oramus gratiam tuam, quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnationem cognovimus, per passionem eius et crucem ad resurrectionem gloria perducamur per untem Christum Dominum nostrum. Amen. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiem aeternam dona eis Domine. Requiem aeternam dona eis Domine. Święty Piotrze Michale Pawle, którego imię na czcie świętym otrzymałem, raduj moim opiekunem i przewodnikiem do mnie. Ubróż mi światło i dar rady miłości. Siły i męstwa, pokusa i cierpliwości, ukieruj moimi krokami, ręce moje nakłaniaj ku dobrym uczynkom, serce i wolę zapalaj do miłości Boga i bliźniego. Każ mi Twoją możną przyczyną wierne do Boga łaski i dary potrzebne dzenia życia miłego Bogu, abym kierowany przez Ciebie, wierny służby Bogu, nie ustanie z tym mocno, kiedyś ja z Tobą podroszę w niebie. Amen. Panu Bogu wielkie podziękowanie za opiekę nad nami w dniu dzisiejszym. Dziś podziękowaliśmy Bogu za tajemnicę wcielenia i odkupienia naszą piękną drogą krzyżową w języku polskim, łacińskim. Z wielką radością i sercem pełnym miłości błogosławię Jerozolimę, wszystkich mieszkańców, wszystkich kapłanów, którzy tutaj mieszkają. Dominus vobiscum. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Śle błogosławieństwo na was, ukochani pielgrzymi, wszystkich internautów, których wieczorem błogosławię, wszystkich przyjaciół pustelni, wszystkich członków naszych grup modlitewnych. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Jutro spotykamy się aniołki w 7:30. Już dzień lżejszy. Z tym, że po mszy świętej najbliżsi my pakujemy rzeczy techniczne. Muszę je ukryć, zamknąć, bo nowe do wydania. Więc jutro życzę sił. Wymarszek na miasto. Idźcie pod mur płaczu, idźcie wszędzie. Chcecie, to chodźcie w płaszczach, w ulicach. Jak tak, i tu macie dzień wolny. Lodów nie ma nigdzie w Jerozolimie. Nie mogę znaleźć. A w tej żydowskiej części. A panie, wspaniałe. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi kochani, patrzę na nasze obrazy. Przepięknie przekazywana transmisja szła. Każdy ruch, wiatr. W każdej twarzy poznaje panią Basię, widzę. Nieprawdopodobne. Panią Alicję poznaje. Niesłychanie. Michałek, widzicie w czapce. Chwili ma tu jeszcze grozu. W Polsce na południu duży śnieg. Już 10 centymetrów jest śniegu. Więc Warszawa pod śniegiem. Warszawa pod śniegiem. Informuję was. But zdarłem, buty w Jerozolimie. Szczeli mi but. Już mi palce wychodzą. Chodzę w kapciach teraz już. Także macie dziada księdza. Tak boją się. Poszedł but, szczeli but.